Jesteśmy po wymianie baterii, bo oczywiście wpadła bateria. To jest po prostu standard. Ja mam 5 baterii używanych, co kupiłem z aparatem. Nie kupuję nowej. Jak zobaczyłem cenę 400 zł, stwierdziłem, że tak życie nie ma sensu. Przygięcie, bo ja myślałem, że do Sonego są drogie, bo tam kosztowało około 300. Okazuje się, że to jednak najtańsza nówkę, droższe. Najtańszą nówkę, którą znalazłem, kosztowała 350 zł. Najtańszą nówkę. Jakiś tam foto, coś tam, shop, coś tam, ale oczywiście PL tam, jakiś tam dopisek był, nie? Polska strona jakaś dla fotografów. A Photoshop ten taki z shopem w logo? Praczem. A to jak kupowałem tam, to dobra, to jest faktycznie dobry sklep. W sensie przyszedł mi towar, więc stwierdzam, że prawda, no. Bo są też takie sklepy, gdzie towar nie przychodzi. Na przykład fajne obiekty znalazłem, niby z Japonii na eBayu, ale patrzałem opinię o sprzedawcy, to niby jest okej, ale jak zamówisz obiekty z Japonii, no dobra cena. Tylko, że to trzeba płacić z góry. I tak, kurde. Za wszystkie rzeczy w sumie. No tak, no ale to płacić z Japonii, to jakoś tak, że kwota 1000 zł, tak. Jak stracę, tak to tak chyba, no tak średnio będę zadowolony. Tak nie średnio. Wiem, no ale jak się kupowało na jakieś, nie wiem, radio do samochodu czy coś, no to się też płaciło w sumie tyle. Ale w ogóle właśnie z AliExpress jest akurat ta rzecz, że tam nie zwracają pełnej kwoty, którą zapłaciłeś, wiesz? Nie? Nie. Ten program ochrony kupujących tam zawsze obcina parę procent, to jest właśnie słabe w sumie. Znaczy, no, tak, zawsze tam małe jakieś ilości zamawiałem towaru, bo w bardzo niskiej cenie, tak więc ciężko mi powiedzieć. Mm-hmm. Jedną rzecz, którą zamówiłem, jestem bardzo zadowolony z niej, to kupiłem sobie pseudoskórę na podłokietnik. Gotową, już wyciętą, wyszytą na mój podłokietnik do OBM-ki, bo gadałem z tapicerem, powiedział mi 3,5 stówy za przycie skórą. No to mówię, no dobra, no to może się skończyć. Że swoją chciał przybyć. Tak, no czy wiesz, prawdziwą skórą, nieekologiczną, nie? Ale tak patrzę na tym Ali, mówię, ty. 20 zł z przesyłką. Biorę, kurde. Przyszło, no. Naciągnąłem na ten podłokietnik, no i nie każdy mówi, że to jest normalnie, oryginalne. Nie pęka nic, nie? No. Dobra, jesteśmy z powrotem, ja mam czapeczkę i co? Też mam czapeczkę cały czas. No wiem, bo jestem, masz. Wiecie, bo ja muszę mieć czapkę do głowy, bo się boję moją fryzurę, żeby mi się rozszofra. Po prostu i ten. Jak sobie wypadają wszystkie włosy, to też ten. Wiesz, ja sobie nie wyobrażam, jakbym był łysy. Myślcie kiedyś ogólnie, zobacz. No kurna, ale potem będę się wstydził do pracy przyjść. Bo nie przesadzaj. Kurna, no przecież jak ja tam wejdę, to nawet tam... Ja do końca, dopóki nie miałem tej mycki takiej i rzedzizny u góry, to sobie robiłem irokeza. Ale jak zobaczyłem, że ten irokez wygląda tak, że tu mam kurde... Prześwit. Prześwit, tak. Nawiązując do Rafała prześwitu. Nie chodzi mi na głowę, tylko chodzi mi tam, gdzie nagrywa. Nowy kanał też polecam, zresztą Rafała. Tak, projekt Piwnica pewnie macie gdzieś w opisie. Będzie w opisie, na zawsze w opisie. No. W nowej tej stopce jest. Ja właśnie ten, jakoś ostatnio się zastanawiałem, czy właśnie nie zrobisz już tak tej stopki, jak ty masz z linkami po prostu tam. Stopka jedna kopii w klej do każdego filmu. Znaczy ja nawet nie musisz kopiować, bo tam na YouTubie możesz sobie ustawić, żeby jakby domyślny opis każdego filmu. W sensie jakby jak przesyłasz film, to masz już wpisane część rzeczy. No to musimy to wytłumaczyć kiedyś. Kurde, zobacz, mam to samo z tobą, co miałem z moim kolegą. On nie jest mechanikiem z zawodu, on jest z zawodu stolarzem, ale robi blacharkę, malowanie i mechanikę. I ja coś robię przy samochodzie i widzi, że mi to akurat nie idzie. Dobra, weź się odsuń, ja to zrobię dla ciebie, bo nie mogę zobaczyć, jak się męczysz, nie? I to samo, co ja robię, a Rafał mówi, dobra, daj to zrobię dla ciebie, bo ty nie będziesz męczył. No, bo to po prostu jest czasami, że... Pierdolą, która nie rozumie, a u niego to idzie, no. Ale nie, no jeszcze inaczej, po prostu, że nie chce ci się czekać, od taka niecierpliwość, po prostu nie chce ci się czekać, aż ktoś to zrobi, bo no, każdy ceni swój czas i potem jest właśnie tak, wiesz, idź, próbuję. Odejdź, ja to ten, co zrobię. No to ja próbuję, no, próbuję. No w sumie to jest dobre i, nie, i złe no, jednocześnie. No mnie Turki robią takie chyba w miarę przyzwoite. Nie może wiem. Nie super poziom, ale powiedzmy, że przyzwoite. Mi się nie podobają z kolei, jeżeli chodzi o robienie miniaturek, to już zrzuciłem to na osoby trzecie. I chociaż kosztem w sumie dwóch dych na każdej miniaturce. No mówiąc kolektualnie, dużo zwalam na osoby trzecie, tak więc muszę teraz sobie już sam powoli się zacząć uczyć. Oczywiście posiadając tą ślepotę barw, więc raczej wszystko co robię to jest takie... Już nie przesadzaj z tą ślepotą barw, to myślę, że po prostu... Rafał... Pamiętaj, że i tak oko widzi, czy widzi, może inaczej, na komputerze, na telefonie i tak masz mniej tych kolorów niż faktycznie widzisz, tak? Masz i tak ich no trochę tak. Mniejszą rozpiętość tonalną, to i tak aparat ma zapewne mniejszą. Tylko finalnie. Widzisz... To, co mi się podoba, co według mnie jest dobrym kolorem, to według większości jest złym kolorem. Bo ja to widzę troszeczkę inaczej niż wy i dla mnie to jest dobry kolor, a dla was to jest nie ten odcień. Nie mówię tylko o tobie, mówię o innych osobach dookoła. Dlatego mówię, ja mam z tym problem, po prostu... Dla mnie to zieleń jest zielona, a dla was jest za mało zielona, tak to ujmę. Opowiem, no dobra. Może na odwrót. No nie, właśnie...
Teraz jak widzisz, jak robię zdjęcia, na to były, to podbijam. Były przesycone. Tak, teraz sobie robię specjalnie, robię takie właśnie przesycone zdjęcia, bo chciałem, żeby były takie przesycone. Kiedyś Mazur robił takie zdjęcia, pozdrowienia tutaj Marcinku, że brał to Clarity na full i tak dalej, tam przez kilka. A Clarity to nie, to ja to robię. Przez tam kilka, ale jest, ale to było chyba 6 lat temu tak na dobrą sprawę. Masz te bloki tam poruszam, te blok, coś tam przerzucam, tam te. Blok? W sensie, który blok? No jak masz tam, masz w tym, się nazywa tym roomku, zawsze zapominam. Lightroom, no. W Lightroomie masz takie, masz sekcje, w tym 20, to masz takie same jeszcze jakieś tam, masz bloki, musisz przesuwać, tam masz dużo więcej tych suwaków do regulacji. Niż w zwykłym, bo ja miałem to 17 to jest chyba. Ten, od cieni, w sensie poszczególnych barw. No. A to możesz przesunąć, w sensie zrobić, żeby trawa była, na przykład żółta. Lepiej robię zielona. Auto. No, a potem ja patrzę, auto robię. Zjebało i potem po swojemu robię. Ja tego auto nigdy nie używam w sumie. A ja zacisnę jakieś auto parę razy tak, jedno już w miarę, to co ci się podobało. To wiesz, takie ładne, bo to było na auto. Ale się nie przyznałem, jako sam przerobiłem, kurwa. No ja pochwaliłem, no kurczę, no. Nawet ta zieleń ci wyszła, no to by jeb auto, kurwa, poszło. No dobra, no to tak. No, ale właśnie z zielenią jest tak, zobacz, że na przykład tutaj te drzewa teraz masz, one są takie teraz takie zimne. W sumie też jest to ten fajny odcień, ale zauważ, że kolor liści praktycznie zlał się z kolorem trawnika. Mimo tego, że jak tu przyjdziesz w dzień, to tak nie wygląda. No nie. No na 100% tak nie wygląda. W sumie nie pamiętam, jak to wyglądało w dzień, ale liście w ogóle są innego odcienia niż ten. Będę ale palił. Widzisz, tylko tak naprawdę samo światło. W sumie nie, nie bez powodu trochę ta nazwa tego programu. Pokój świateł. Jak tam obrabiasz zdjęcia w czym? W pokoju świateł. No tak, no. To żebym robił to w Photoshopie, nawet nie w Photoshopie to nie robię. A w Photoshopie jest, wiesz co tam, jak importujesz RAW-a, to masz praktycznie te same funkcje. Bo to jest taki jakby prostszy Photoshop, tylko to jest tylko do obróbki, a nie do efektów specjalnych, jakichś tam do robienia elementów różnych, tak? Lightroom. No Lightroom jest tylko do korekty zdjęć. Korekty tak zdjęć, no. Bez tam jakichś tam udziwnień. A udziwnień jest właśnie Photoshop, nie? Tak. Jakiś muszę zainstalować sobie Photoshop, ale oczywiście zając życie, ja tam nic ciekawego nie zobaczę. No, pocieszać, ja też nie wiem Photoshopa na obsługiwać w ogóle, jak z tego czasu było, że LiveTube może robić miniaturki za ciebie, że tak powiem. To też zrobili mi szablon miniaturki w Photoshopie. W sumie spoko wyglądał, podobał mi się ten projekt. No i w sumie ja tego Photoshopa tak średnio miałem obsługiwać, więc jakby. Rafał. Zbytnie nie nakorzystałem się z Rafał, tego. Rafał, żeby zrobić takie te ramki dookoła moich tych filmów, no jak robię siebie, wycinam czy coś, żeby nauczyć tego efektu robienia w gimpie, to obejrzałem poradnik, powiem wam tak szczerze, naprawdę. Powiedzcie, jestem debilem. Za każdym razem, kiedy to robiłem, a robiłem to 4 razy, musiałem ten sam poradnik oglądać, który jest banalnie prosty. Bo za każdym razem zapętlałem i gubiłem jedną z procedur, która była pomiędzy tym, żeby to zrobić. No na pewno trzeba ścieżkę, było. Tą ścieżkę pod spód pustą, potem to wyodrębnij, potem to, wiesz, powiększ, zrób ramkę szerszą. A to też jakoś kurna dużo rzeczy, bo powiem szczerze, żeby zrobić ten obrys, to zaznaczasz siebie, używasz... ewentualnie tak na skróty może zrobić to, albo oderwij i wytnij, tam albo... Tam właśnie oderwij i potem trzeba było przerzucić pustą warstwę pod spód, czyli tą warstwę dać do góry. Tam jest skrót w ogóle, bo jak zrobisz wytnij, to wtedy masz opcję wklej do nowej warstwy. I nie musisz robić ten oderwij, utwórz nową i tak dalej, bo po prostu samo. Wiecie, co wam powiem? Jeszcze jak to robiłem, to nie wiedziałem, jak mam cofnąć poszczególne zaznaczanie punktów. No, i oddowa. Backspace'em trzeba było zrobić. Tak? No. To wiesz, że nigdy nie potrzebowałem zdjęcia. I za każdym razem po prostu musiałem, zjebałem. A. Jeszcze raz. A ty też bym tak zrobił, bo nie wiedziałem, że backspace może. No, backspace masz po kolei każdy punkt zobaczyłeś. Aha, no dobra. No, no. Backspace po angielsku, no. Ja nawet nie wiedziałem, kiedy jest backspace. Zwykle się używa backspace'a do pisania. No, do no właśnie, to się dziwię, cofnęłem backspace'em, a nie cyk, cofnęło. Mówię, kurde, w ogóle nie ma cofni już tych punktów, zaznaczasz. Nie ma w opcjach tam, że wiesz. Tak, bo cofa całą operację. Tak, operację, no. A tu mówię, kurde, no. Miód na moje uszy, nie? No bo wycinałem siebie i wyciąłem tak, że kawałek stołu jeszcze, myślałem, że jestem ja. I tak nikt na tego na miniaturce nie zobaczy. No tak, ale chciałem to poprawić jeszcze raz i tak poprawiałem po 3-4 razy. I byłem, dobra, mówię, w końcu się wkurzyłem, patrzę, backspace działa. Dobra, robię jeszcze raz, jest okej. Okay. A więc Rafale, taka luźna gadka, oczywiście gadamy luźno. Nie za ciepło, już się robię trochę chłodno. Chcę nawiązać do jutra jeszcze. Jutro jedziemy w jedno miejsce. Udało się cudem załatwić kontakt z kimś, kto nam tam pozwoli wejść, więc będzie materiał nagrany na legalu. Porządnie. Tak, czyli porządnie. Znaczy prawda jest taka, że jak jest nagrywane na legalu, to nie ma tego klimatu, że jest przypał. To jest akurat też ten też. Takie... Powiem inaczej, do tej miejsca jest za blisko komendy policji funkcjonującej, bo to jest raptem, nie wiem, ze 100 metrów. W linii prostej. No więc, i tam. No lepiej by było, a jeśli mamy zgodę, to możemy sobie ponagrywać co chcemy i nikt tam nam nie będzie przeszkadzać. Załatwiłem zgodę.
No. Tak, potwierdzam, Kajetan załatwił zgodę. Tak. Więc się męcząc gościa numer telefonu do pewnej osoby, załatwiłem zgodę. No. A to jest właśnie śmieszne, bo w sumie używając miejsca, w którym byliśmy chwilę wcześniej, udało się załatwić kolejne miejsce. No ale tak. Dobra, no. Ale załatwione miejsce, tak. Możemy sobie i wejść. Tak nie będzie, i tak nie będę tam mówił tak naprawdę, gdzie to jest, bo... Po to, żeby ten koleś miał kolejnych telefonów i potem stada ludzi, bo to tak się może skończyć, no, że więcej nie da, więc dalej to będzie jakiś obiekt X, ale niebawem, nie wiem jeszcze kiedy, wyląduje na kanale, więc będzie. Będę na pewno polecać na Discordzie, na pewno wkleję link do tego. No oczywiście. No i muszę się w końcu też wziąć za stronę, bo chodzi, muszę podawać jakieś posty, bo dużo porobiłem rzeczy, a nie popisywałem tego. Muszę w końcu napisać jakieś treści. I trzeba będzie to zamieścić, bo przecież były te vlogi, to wszystko nagrałem, tylko odcinków i to gotowanie. Muszę też to porobić, bo pusta strona jest, ostatni wpis marca chyba na stronie jest. Tam daty można zmieniać, jak coś. Ale no wiesz, no nie no, coś podrzucamy, spokojnie. Muszę siąść w końcu coś wymyślić swoim analfabetycznym, a potem oczywiście Mateusz. Polecam Sokoloko na YouTubie też. Mateusz potem mi to przecenzuruje, no poprawi błędy, interpunkcje i wszystko. Chyba, że Mateusza chce od razu potworzyć posty, to z rozpędu może i na mojej stronie potworzyć, podpisywać, że to Sokoloko. Taka luźna sugestia, wiesz, Mateusz. Tak, luźna sugestia, stylu takie wpieprzanie się z butami, to mi też zrób. Mateusz, zrób mi też. Ja zrób też mi też, no. Ja też się byłem z dzieckiem. Mama, ja też chcę loda, on dostał. A, to argument, bo jem, bo on dostał. No, to w sumie to ten argument jest też używany praktycznie przez dorosłych ludzi. Ten dostał 500+, to ja też chcę. Jak jest w robocie? W większości zakładów pracy? No w sumie tak. Ja on dostał urlop, a czemu nie mogę dostać urlopu? A no właśnie, no bo musisz go zastępować. No, no tak, no, ale on dostał, a ja czemu nie mogę dostać? A dostał premię taką dużą, czemu on dostał? Przynajmniej 4 był. No. No i tak zawsze jest w pracach. Ja wiem, jak robiłem w zakładach na przykład, jak byłem jeszcze mechanikiem. No to ja byłem zawsze na urlopy, że tak powiem, brzydko te nagrodowe, powiedzmy. Strasznie byłem, no tego, no. No ja wchodzę się... 5 gwiazdek. Tak, 5 gwiazdek, no. Ale to 6, bo jeszcze Y. No, no, no. Nie, to źle. Dobrze, 6. No. 6 gwiazdek. Przeliczył, zgadza się. Matematyka poszła, gruba. Te gwiazdki u góry, pink, 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 pink. Takie te cyferki, wiesz, matematyka, obliczanie, kurwa, wiesz. Nie no, takie, wiesz, liczą się gwiazdki, 1, 2, 3, 4, 5. Ja się śmieję, czym to było, czekaj, takie wzory się pokazywały na ekranie, co myślał? W Cas Vegas, jak w tym kasynie siedział i miał... No, no, no. Potem przyszedłem do dyrektora, pogadałem z dyrektorem, sobie to z prezesem. No i czyli się szedł po prostu spierdzielić. Nie, powiedziałem, czemu dostałem urlop, nie, nie ja, i dostałem urlop. Aha, okej. Okay. A co, nie dostałeś? A to kierownik nie zgłosił się? Mówię, no nie. No to ja ci daję urlop. Dziękuję. Inaczej. A potem wypowiedzenie. No nie, inaczej. Ja jestem osobą palącą na przykład, nie? I będąc uczniem, wiadomo o co chodzi. Uczniowie to sam przykład osoby nieletnie, ale już miałem skończone 18 lat, a skończyłem szkołę, miałem 19 lat. No ja paliłem, no się kitrałem po różnych miejscach, nie? I była sytuacja taka, w której dyrektor przybiegł za mną, bo myślę, że kradnę. Dyrektor nasz Luga. Słuchaj, znaczy prezes dużej firmy, bo to nie będę mówił nazwy, ale dużej firmy. W sumie takiej marki, którą samochodów nawet, bo to jest, wiadomo, byli... Dobra, nieważne. No. A ja z tyłu pod świetnikami nie wychodziłem z 20 minut, bo jarałem coś Luga. I on przybiegł, myślał, że kradę, coś podrzucam, nie? Bo był kradzież jakiś tam, nie? On przyjdzie do mnie, ja w kiepem, nie? Co ty robisz, palisz? A ja mówię, no palę. No tu się chowasz? Ja mówię, no bo mi kierownik zabrania, my nie możemy palić uczniowie, nie? Chodź tu kurwa zem. I wiesz, i wziął ze sobą do kierownika, mówi, ty zabraniasz palić? Ile ma lat? No ja mówię, no 18. Jest pełnoletni, tak? Tu z tyłu im tam popielniczkę postawić, to mają palić. I za halą nam postawi popielniczkę i uczniowie mogli chodzić palić. Czyli nie wiem, z dyrkiem... Ale Rudy... Z dyrkiem na Szluga praktycznie. No, poszła. On też palił, Darek też palił. No. Darek też palił właśnie, no i on palił sam. I potem mi wołał sobie na fajkę, chodź młody zapalimy. I z tyłu tam na zapalenie dla uczniów, nie? Prezes, kurde, dużej firmy. Można być człowiekiem, co mi się w nim bardzo podobało, to był taki prezes prawdziwej... No, można powiedzieć prawdziwej, no nie wiem, prawdziwy prezes po prostu. No gościu, jak się coś działo, to podwidział garnicę za 20 koła i jebał w oleju. No tak, no. To sobie przy samochodzie, mówi, co robisz? Mówi, olej zmieniam, to mi filtr coś chcesz wkręcić. Poczekaj. Podwinął rękaw, łapy, tam filtr wkręcił, dobra, tutaj tego. Mówi, jestem mechanikiem z zawodu. To, że ja jestem prezesem, to mi się udało, ale jestem mechanikiem. Ja lubiłem tą robotę. Mhm.
prawdziwy. Chciał auto było pchnąć, to nie szedł paczek, że pchamy, tylko przybiegał i pchał. Czyli po prostu był normalny ogólnie gościu, normalny, a nie taki prezes. Zajebisty gościu. Że się schowa w bunkrze z kotem. No, on wyjdział, bo se pazuki pobrudzi, bo był na pedykirze, wiesz, on tego, on się dorobił swoje, nie potrzebuje. No tak, nie, normalny gościu, bardzo fajny facet. Do tej pory bardzo miło go wspominam, dużo nam pomógł wtedy jako uczniom. Był jakieś wiadomo, bo tam też często zbierało się złom, zostawało z napraw, potem się wywoziło i zawsze było tak, że mechanicy mieli z tego obiady. Gdzieś tam pizzę zamawiali im, czy coś tam, wiesz, co chodzi. A uczniom nic, nie? Aha, za zębatkę dostawali. On przychodzi i mówi, nie. Wyjecie, uczniowie też. No tak, no w sumie jak wszyscy to wszyscy. No, a nasz kierownik taki powiedzmy, jakbyś to kiedyś oglądał, może to wiesz, że ci nie lubię. A ta klamka, co była głównym wysparowana, to ja to zrobiłem. Nie, na patyka taki by się psa. Ochroniarz miał psa u nas i te gówno na patyk wzięli mu klamkę, będą w samochodzie wysmarowałem. No, poza klamkę to musiał mieć gówno na rękach. Tak, panie Sebastianie, to byłem ja. Oho, to już nie spodziewałem tutaj, że jakieś wywody. A Tomek zrobił panu ten filtr, co pan miał dziwny zapach w samochodzie. To kabinowy panu tam wysmarował też ładnie. Jak się było w porządku dla uczniów, to już sobie byli w porządku dla pana. Wątpię, że on to obejrzy, ale kiedyś trafi przypadkowo, bo ktoś mu powie, że nasz był uczeń nagrywa, to będzie wiedział, że to byłem. Ja już się nie boję, to już było tyle lat temu, że to przedawnienie dawno poszło. Można powiedzieć, że temat się zesrał trochę. Dokładnie. No, strasznie nas cisnął. Na przykład mi mówi często, że... Ciekawe, czy się przyjemnie jechało, jak to klimat palił, czy coś. No, to zimne transporterze. Zimne mnie śmierdzi. To no nie. No ogólnie bardzo nam wchodzi na psychikę. Tak nieprzyjemnie, będę szczery, naprawdę. Tak się nie powinno podchodzić do młodych łebków, jakby uczniami, nie? On no nam tak, sugerował no. Cały życie, że będziemy śmieciami. Po prostu jego podejście do nas było takie, że będzie zawsze śmieciem, wiesz, tym, co się siedzi w olejach, w smarach. Nic nie osiągniesz. To było jego takie podejście, nie? No, może po prostu że masz robić jedną robotę, bo jesteś nikim. Może patrzył na swoje życie właśnie, że jest nikim. No, już był kierownikiem przecież, nie? No, kierownik to co, no. No, chodzi zawsze, wiesz, elegancko, kierownik, on to się na wszystkim zna, gówno potrafi. No, ale to no już miesza i dostał. No, ale to no już i dostał, no tyle. Dobra, nieważne. No, pomijamy temat, ten temat. No. Next. Next please, kurde. No, a więc Rafale, jakie pomysły na dalszy rozwój? Na dalszy rozwój, no mamy projekt Piwnica, tak? No i co dalej z nim będzie? No, będzie się rozwijał. W ogóle zdziwiło mnie to, że jak na kanał, który nie ma praktycznie subskrypcji i wyświetleń... Też ma wyświetlenia. No, jest raptem, no ale biorąc pod uwagę to, że film z Czarnobyla ma obecnie chyba 1000 wyświetleń, no, powinien mieć, nie wiem, 3. A film z ładowarką na 400 W, która wybuchła, ma no, prawie 1000. Znaczy chyba coś jest nie tak z tym YouTube'em. No tak, no generalnie pomysł jest taki, żeby no, rozwijać kanał Projekt Piwnica. Mają się tam też pojawić jeszcze dodatkowe dwie osoby, czyli Mariusz i Adrian. No co mogę powiedzieć? No, generalnie tak naprawdę, bo teraz to zacznę ja się powtarzać. Wszystko na ten temat jest na kanale Projekt Piwnica w pierwszym filmie. Tam, gdzie się właśnie rozgaduje o różnych projektach, takich elektronicznych. Też będą jakieś projekty od Kajetana. No cóż, no ja nie wiem, co ja mam powiedzieć o tym. Pomęczę mu trochę tam głowę, tak. Żeby też porobić coś dla mnie, bo to wiadomo, o co chodzi. Tam głośniczki tak. Będzie mi przerabiał. Ale powiem wam tak szczerze, naprawdę. Choć nie mam pojęcia elektronice w ogóle, bo nie jestem zawodu elektronikiem, jestem mechanikiem i... Wszystko, co było w samochodzie wiązane z elektroniką, to wywiązane na żarówek i bezpieczników. To było to jedyne, co robiłem w samochodzie. To naprawdę lubię to oglądać, bo mi się najbardziej podoba w tym merytoryka. Dlatego, że ja choć nie wiem za bardzo, o co chodzi, to mi się to przyjemnie słucha. No tak naprawdę, bo wiesz, bo... To jest właśnie to, że mówisz, że podoba ci się merytoryka i ten moment, gdy ja powiem coś z błędem, to powiesz, pomyślisz, że to jest merytoryczne, a niczego się nie spieprzyłem. Rafale, ale sam dobrze wiesz z historii nawet, że jak... Inaczej. W pewnej organizacji, o której nie będę mówił, jest takie pojęcie, że mówią tak, jeśli czegoś nie wiesz, to mów to cały czas, powtarzaj to, czego nie wiesz. Mów to pewnie. Inaczej. No, że ja czegoś jestem, nie wiem. No, powiedzcie to tak, proste, na przykład no. Ja jestem z zawodu ochroniarzem teraz, nie? Bo mam uprawnienia ochroniarskie i to mogę powiedzieć wam szczerze, że jestem ochroniarzem, kwalifikowanym, jakimś byłem licencjonowanym i jest takie coś jak prawo użycia broni palnej, nie? I w pewnych formacjach różnych było tak mówione, że jak ktoś cię pyta o to, czy obowiązki, czy coś, to mówisz to tak, jakbyś to wierzył, naprawdę. Bo często pytający nie do końca sam pamięta to, a mówisz to pewnie, to ta pewność siebie, którą przy tym mówisz, to ludzie w to uwierzą. No dobra, okej, okay. No ja tutaj wiesz, mówię o takich rzeczach typowo, gdzie się opierają po prostu, nie wiem, o fizykę, czy jakieś wzory, czy coś, no to z tego też nie byłem jakiś ultra dobry, w sensie dużo pamiętam tam też z teorii, czy też wiem z samej praktyki,
no ale powiedzmy gdzieś cię przejęzyczę, coś po prostu walne, no to tutaj się nie da ukryć tego, wiesz. No tak. Że powiem pewnie, że nie wiem, że w gniazdku mamy prąd zmienny, a ale nie Rafał, przemienny. No, jest, ale Rafał, nie ma ludzi nieomylnych. No nie ma ludzi nieomylnych. Ale od tego właśnie są w sekcji komentarzy, tak, gdzie przyjdą fachowcy, no, którzy znają się z tym lepiej i zawsze ci powiedzą, że skomentowało tam parę osób, ale o dziwo tam oczywiście ludzie też nie zrozumieli intencji, że chodziło o to, że ja chciałem użyć tej ładowarki. Kurna, to się zaplątałem. Oczywiście pojawiło się tam parę różnych komentarzy, ale o dziwo dosyć merytoryczne. Chociaż tam przyczepiło się parę osób, że mogłem przecież podłączyć ładowarkę zwykłą, żeby była z wtyczką trójfazową pod jedną fazę i neutralną, ale chodziło mi o to, żeby ona działała niezależnie, czy wszystkie są. Ale o tym po prostu chyba zapomnieli, bo nie oglądali pierwszego odcinka, o którym tam mówiłem o tym. Ale tak, no to tam nie było jakichś, wiesz, no tak, że negatywnych komentarzy. Każdy napisał w sumie nawet fajnie. Gdzie w przypadku, jak z Urbex tam zaczynałem, no to dosłownie pojawiały się po prostu. No, był taki moment, że jakieś to chyba było, nie wiem, 2-3 lata temu, nie, że te inne grupy urbexowe strasznie jechały na inne. Znaczy, no tak, no wzajemnie, że tak powiem. Wzajemny hejt. Tak, no to dochodziło do tego, że ludzie kupowali mi łapki w dół i paru innym kanałom, po to, żeby po prostu były łapki w dół. No. Dla idei głupiej. I też mam trochę wrażenie, że przez te właśnie akcje, ten u mnie na tym kanale, to tak ciężko jest, bo był ten Big Brother, czy coś tam wbiło no, kilkaset tysięcy wyświetleń. Oglądałem. I się ten, no i wiadomo, no, ten hype na ten obiekt minął, to minęły też kolejne już wyświetlenia. I znów wraca do tego samego pułapu. Wydaje mi się, że przez ten kanał został w pewnym stopniu naznaczony ilością zgłoszeń, które były kupowane i tak dalej, i dlatego go Urbex się po prostu nie rozwija. No cóż, no. No ja też na przykład mam inną sytuację podobną na Twitchu. Mnie kupują tak zwane followki, czyli w wersji YouTube'owej to subskrypcje. Bo na YouTube są subskrypcje, na Twitchu są followki, czyli obserwacje. No i też miałem sytuację już wielokrotnie, chyba 3 razy, gdzie ktoś mi kupi followki, i próbowałem się tego pozbyć. No i przy ostatniej próbie pozbycia, gdzie po prostu już nie wytrzymałem tej presji, powiedziałem to zbyt dużo, co nawet z tego odcinek jest, możecie sobie obejrzeć wcześniej. A to już nie będę tego pominał, Perlerka tak to będzie się zaraz wyciąć, bo powiedział, że się zapętlam. No i też miałem ten problem. No i powiem tak, no nie wiem, co kieruje ludźmi naprawdę, którzy robią takie coś, bo pamiętajcie o tym, że karma zawsze wraca. No i jak oni kupią komuś i zrobią komuś kryje, to jest nieduża szansa, że ktoś potem wejdzie do nich i to zrobi to samo im. No i to jest takie błędne koło. Naprawdę. No w sumie tak, no tylko widzisz, u ciebie tam było raptem kilka razy, a ja miałem praktycznie przez rok, tak. Non stop, każdy tak? Film, wiesz, łapki w dół, ten, albo jakieś, wiesz, złośliwe takie komentarze, takie mocno złośliwe komentarze. Zabij no się zazdrość. I ten, i wyświetlenia w tych filmach były po prostu takie, no dosyć słabe. I mam, i tak wydaje mi się, wiesz, oczywiście jak pytałem też LiveTube'a o to standardowo, w ogóle chyba nie odpisali tak naprawdę na tego maila, co też tak mi się wydawało, że coś jest nie tak, że na wszystkie inne odpisują bardzo szybko, a na ten został po prostu typowo olany. Więc wydaje mi się, że to jest coś po prostu na rzeczy, że da się komuś tak uwalić kanał takim, że tak powiem, czy to nagminnym zgłaszaniem, czy kupowaniem właśnie takich lajków. No tak właśnie, dalej, no. Też jestem w szoku, bo mówię, poznałem też dużo osób teraz, nawet jeśli chodzi o te streamy na Twitchu, tak? Bo wiadomo, już jakiś czas streamuję, to podejdzie ponad 1,5 roku. Ale mam słaby, no nie będę mówić, że się jest zajebisty, ale powoli się rozwija, ale bardzo słabo. I zauważyłem też po innych ludziach, na których teraz mi się bardzo fajnie wchodzi i naprawdę czuć ten kontakt z ludźmi, czuć tę energię, a mimo wszystko w dziwny sposób oni jakoś nie są tak, kurde, zbytnio, nie wiem, pokazywani, czy tam są promowani, czy na przykład... Mnie bardzo dziwi, bo naprawdę te osoby, jak patrzę na te kanały na Twitchu, które mają największą ilość wyświetleń, chodzi o widzów na żywo, bo jest po lewej taka lista, tam, że polskie kanały polecane, to naprawdę uwierzcie mi, że ja się zastanawiam sam osobiście, jak to działa. Bo, wiesz co? Bo nie, że na czacie jest jeden wielki spam, bo tam nic nie ma. Same emotki na cały czas, bez sensu, jakieś komentarze. To ten, który ma tego streama, mógłby włączyć przez wolny czat, że powoli idzie. A on nawet nie patrzy na ten czat, ma to centralnie w dupie. To leci po prostu z wideo po prostu. Nie, no po prostu u niego leci czat, czy ludzie piszą, wiesz. Ktoś pisze jakąś normalną treść, się przywita, nawet jeśli czat jest wolny. Jeżeli nikt tam ktoś się przywita, nawet się z nim nie przywita, zero kontaktu z widzem w ogóle. A mimo tego ma 5 tysięcy widzów, 8 tysięcy widzów. W
skąd to się bierze, a potem patrzysz na wykaz, jest takie są strony, pokazują najlepsi polscy youtuberzy, można zobaczyć, a czy ty streamerzy, no. I patrzysz, on jest w topce na przykład, nie? Aha. Ale jak? Ale skąd, kurde? No, nie. Nie mogę tego pojąć, naprawdę, bo mi się wydaje, że nie o sobie, albo o innych ludziach, że mają o wiele lepszy kontakt z widzami niż te osoby, które mają dużą ilość właśnie tej widowni. Merytoryki żadnej w tym w ogóle, kontakt zlewczo taki ojebczy, bo te dane widać, że mają widza w dupie. Mhm. No tak, cieszą się jak przyjdzie donate i do konkretnej wartości. Ta, o! I raz widziałem streamerkę, która powiedziała perfidnie, że... Że za 5 zł to na... Nie, 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 głosimy sobie do niej to chyba dwie dychy, ona powiedziała, śmieszny jesteś, dwie dychy, co ja z tym zrobię? Ja sobie myślę, no ja... No tak, człowieku, no niech wyśle ci 100 osób dwie dychy, to się wtedy będziesz wiedział. Ja dostanę dwójkę albo piątkę, to ja jestem szczęśliwy, że ktoś w ogóle to docenił i swoje własne pieniądze, które zarobił w ciężki sposób mi dał. Tak, o, to docenił. Nie musi być stuwa, dwie stówy. Dycha, piątka, chociaż zajebiście. Być. Ale nie, no dobra, się śmieję. No tak, prosto. Ale powiem ci szczerze, no jakby była, to bym się cieszył. No co bym miał zrobić, to bym się cieszył, tak? No tak, no. Tylko, że naprawdę, no nie wiem jak to działa, bo za głupi jestem, bo za stary, może nie wiem, nie to pokolenie. Ja to bardziej myślałem o czymś innym, ale to wtedy nie chodziło było właśnie o duże kanały, tylko o te małe takie tam różne profile. Właśnie o kwestię startu. Że może na start warto się nie chwalić tym znajomym i tak dalej. Bo to najczęściej jest tak właśnie, no i że... No jeszcze strony właśnie znajomych, no? No. Tak. To finalnie jakby właśnie, w sumie tak to wygląda, no. Też bym się nie zdziwił, jak to byłby właśnie ktoś ze znajomych, to... Inaczej, ja też zauważyłem takie coś na przykład wśród też grona streamerów, chodziło Twitcha, że jak inaczej, ktoś zaczyna streama, jest z Twitcha ogólnie, jest bardzo pewny siebie, bo też to zauważyłem wśród osób, że ja tu osiągnę sukces, to wszystko. Oczywiście każdemu dobrze życzę, wiadomo, bo to na tym to polega, żeby każdy tam się rozwijał, gdzie chciał. Ale jeśli jakiś jego ziomek lub kolega też zaczyna robić streamy i o dziwo ma fajniejszą atmosferę, bo ludzie przychodzą, weseli, w porządku w ogóle, to ta osoba dostaje takiej dziwnej zawiści, zaczyna to mega hejtować, nie? I wchodzi na streamy, coś tam pisze głupoty, albo właśnie kupuje specjalnie te boty, żeby to robiły.